rozległ się wielki huk i skrzydło opactwa zostało w jednej chwili ukończone. Błyszczało marmurami, eleganckimi kolumnami i barwnymi witrażami. A na progu widoczny był obraz białego konia i wyryte w kamieniu słowa. Wybudowano na rozkaz opata Duncaniusa. Zdesperowany przypomniał sobie o magicznej księdze. Wyciągnąwszy ją za pazuchy, zaczął czytać. Wtem siły wroga, nagle ogarnięte panicznym strachem, rozpierzchły się i poddały mieszkańcom Lubomierza. Opata triumfalnie wniesiono do miasta, błogosławiąc go i chwaląc jego imię. Wkrótce Duncanius stał się potężniejszy niż książęta i władcy całego kraju. Otoczony był przepychem, oddawał się rozkoszom wszelkich swoich pasji i pożądań, które mógł tylko spełnić dzięki magicznej księdze. Jak która zaledwie tylko tknąć, a już śpiewa, jak zabłąkanych ptaków głos. Jak liść przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci z drzewa, tak w nas zaklęte cicho śpią. I'm crazy for trying, I'm crazy for crying, and I'm crazy.